Witam Cię bardzo serdecznie. Z tej strony Konrad Książak, to jest kolejny poradnik serii Inwestowanie na giełdzie papierów wartościowych. Myślę, że najważniejszą spółką ostatnich dni, przynajmniej spółką, która wzbudziła najwięcej emocji, może kontrowersji, była Jastrzębska Spółka Węglowa. No, akcje OTSW wzrosły ponad 80% i to w ciągu dwóch sesji, a sytuacja fundamentalna spółki, cena węgla koksowego pozostają bez zmian. No oczywiście, jeżeli ktoś patrzy tylko na fundamenty, to znaczy na przykład ostatni raport, na właśnie cenę węgla koksującego, bo pamiętajmy, że węgiel jest energetyczny, węgiel jest też koksowy i ten węgiel koksowy jest właśnie wydobywany przez JSW, oczywiście nie tylko, ale tutaj na niego trzeba zwracać uwagę. Cena tego węgla też jakoś mocno się nie zmieniła, ona nie jest na jakimś złym poziomie, bo jeżeli mówimy, że cena węgla jest na słabym poziomie, to bardziej chodzi nam o ten węgiel przeznaczony do celów energetycznych. Węgiel koksujący jest na stałym poziomie, w miarę dobrym, ale jakichś zmian dużych tutaj nie było. No, dlaczego ten nagły wzrost tych akcji JSW? Oczywiście chodzi o surowce strategiczne. Jest coś takiego, że raz na 3 lata jest taka aktualizowana właśnie lista tych surowców strategicznych, surowców krytycznych, to się dokładnie nazywa, i Komisja Europejska opublikowała w czwartek nową listę surowców krytycznych, czyli kluczowych do rozwoju gospodarczego i technologicznego Unii Europejskiej. No i tu jest właśnie 30 tych różnych surowców i między innymi na poprzedniej liście był węgiel koksowy i teraz on też tam jest, znaczy udało się go tutaj utrzymać. Cieszę się, że to się udało, to niezwykle ułatwi JSW pozyskiwanie środków na kolejne inwestycje, rozszerzanie działalności na przykład w kierunku wytwarzania wodoru oraz tworzenie nowych miejsc pracy. Ma to wszystko jeszcze większe znaczenie w dobie spowolnienia gospodarczego wywołanego pandemią COVID-19, ocenił europosek Jerzy Buzek. No tutaj właśnie są te wszystkie 30 surowców i jest wśród nich właśnie węgiel koksowy. Wypadł z niej Hel, no to nas nie dotyczy. I rzeczywiście, no była to informacja, która zdecydowanie napędziła te ogromne wzrosty JSW. Jeszcze do niedawna 15-16 zł i w tych okolicach tak naprawdę bujaliśmy się przez ostatnie dni, przez ostatnie tygodnie. Wcześniej to były właśnie okolice 20 zł. Od początku sierpnia to jest 16-15 zł. No i rzeczywiście ogromny wystrzał na 27 około złotych właśnie po tych dobrych informacjach dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Warto zauważyć jedną rzecz, że to jest lista na najbliższe 3 lata, czyli do 2023, ona będzie obowiązywać prawie do końca 2023 roku będzie obowiązywać. No i tak się składa, że od 2023 roku, po zamknięciu czeskich kopalń, Polska będzie jedynym w Unii producentem tego surowca. Większość węgla koksowego wydobywana w naszym kraju pochodzi z kopalń JSW, czyli tak naprawdę możliwe, że JSW w 2023 będzie miało, można powiedzieć, monopol, jeżeli chodzi oczywiście o rynek europejski, no bo tak naprawdę 24 czy tam 25% około tego węgla koksowego pochodzi z Australii, więc to nie jest tak, że JSW to jest jedyny wydobywca tego węgla, no aczkolwiek jeżeli chodzi o kraje Unii Europejskiej, będzie jedynym wydobywcą tego węgla w 2023. Jeżeli się zdarzy sytuacja, że ten węgiel koksujący znowu będzie na tej liście surowców krytycznych, no to możliwe jest znowu, że będzie duża zwyżka jeżeli chodzi o kurs JSW. No i rzeczywiście, patrząc na fundamenty JSW, tu się nic za bardzo nie zmienia. To znaczy, dalej, no, oni wydobywają dosyć dużo węgla. Nie da się tego ukryć, że tutaj nie jest problem. Problem jest w sprzedaży. Sprzedaż jest na coraz niższym poziomie, czyli te hałdy węgla rosną, te zapasy rosną cały czas. Ten węgiel niesprzedany cały czas jest w coraz większych ilościach. No oczywiście COVID, jak wiemy, na Śląsku bardzo mocno zamieszał i też w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Także kolejne złe informacje są od dawna, stąd oczywiście te niskie poziomy JSW. Dzisiaj pierwsza naprawdę bardzo dobra informacja, dlatego duży wzrost. No i to jest spółka, o której trochę zapominamy, ale warto czasem na nią zwrócić uwagę z jednego ważnego względu, że mimo tego, że jest cały czas ta zielona rewolucja, że do 2050 roku trzeba tam jak najwięcej produkować wszystkiego właśnie z OZE, to jak na razie
bardzo duża część świata stoi na węglu i bardzo duża część świata będzie produkowała, będzie potrzebowała węgla. To jest trochę jak sytuacja w elektryce. Jeżeli chodzi o ludzi, którzy naprawiają systemy cyfrowe, no to tak naprawdę wszyscy się teraz na to szkolą. Wszystkie studia oferują właśnie te kierunki, systemy cyfrowe, dlatego że to jest przyszłość. I na pewno nie da się tego ukryć, że mają rację, że to jest przyszłość, że w przyszłości wszystko będzie na systemach cyfrowych, a nie analogowych. Ale sytuacja jest obecnie na rynku taka, że właśnie coraz więcej ludzi uczy się tylko systemów cyfrowych. Mało kto teraz studiuje czy uczy się jakkolwiek systemów analogowych. I sytuacja wygląda tak, że ludzie, którzy zajmują się naprawą systemów analogowych, czasem zarabiają dużo więcej niż ci, którzy zajmują się naprawą systemów cyfrowych, dlatego że tych ludzi po prostu jest coraz mniej. Prawda jest taka, że cała Polska jak na razie, jeszcze do niedawna około 70% stało na systemach analogowych. Cyfrowe rzeczywiście to jest nowość, to jest przyszłość, ale obecnie jeszcze są potrzebni ludzie, którzy naprawiają systemy analogowe. Ich jest coraz mniej, dlatego że ich się nie szkoli, dlatego są coraz drożsi. I tak naprawdę o nich zapominamy, a oni potrafią zarabiać naprawdę duże pieniądze. Z JSW jest bardzo podobnie, to znaczy my o tej spółce zapomnieliśmy. No, jeżeli sobie zobaczymy ten wykres 3-letni, on jest tragiczny. Z poziomów około 100 zł do 12, 13, 11 zł. Aczkolwiek trzeba powiedzieć, że mimo tej całej transformacji w OZE i tego, że rzeczywiście te spółki, które zajmują się odnawialnymi źródłami energii, coraz więcej potrafią zarabiać i w perspektywie najbliższych lat prawdopodobnie one będą coraz więcej zarabiać. JSW ma kopalnię, z roku na rok musi schodzić coraz niżej, więc są większe koszty wydobycia, również większe koszty emisji CO2 są, więc to są na pewno minusy, ale pamiętajmy, że jednak świat cały czas węgla będzie potrzebował. I węgiel rzeczywiście jest głównie z Australii, jak mówiłem, około tam 24-25% w Unii wykorzystywanego węgla koksującego jest z Australii, no ale duża część jest też z JSW, z tego co wiem około 20%. To jest węgiel Jastrzębskiej Spółki Węglowej. No i rzeczywiście, jeżeli wziąć to pod uwagę, no to sytuacja JSW wcale nie jest aż taka tragiczna. Jeżeli mówimy o spółce, która w 2023 roku może być jedyną spółką, która produkuje, wytwarza ten węgiel w całej Unii Europejskiej. No to oznacza rzeczywiście, sytuacja tragiczna nie jest, a tak naprawdę najbliższa, bardzo istotna informacja może być pozytywna, bo pamiętajmy, że JSW cały czas walczy o bardzo duże pieniądze. Decyzja o wsparciu JSW możliwa jeszcze w październiku, czyli w przyszłym miesiącu. Pamiętamy, że w czasie kryzysu JSW i PGG wystąpiły o wsparcie w ramach tarczy antykryzysowej. Obie spółki wnioskują o przyznanie 1,75 miliarda złotych. To są ogromne, ogromne pieniądze i teraz JSW złożyło wniosek, trwają analizy tego wniosku. Mamy nadzieję, że otrzymamy finalne materiały w najbliższych tygodniach. Być może w październiku będzie można podjąć decyzję. Czyli to są tak naprawdę najbliższe tygodnie, które zadecydują bardzo mocno o kursie JSW. Przypominajmy, że kurs JSW obecnie jest na poziomie 20 zł po tych dosyć dużych wzrostach i to jest 2,3 miliarda złotych, czyli to jest kapitalizacja trochę powyżej 2 miliardów. No tutaj jest, jeżeli chodzi o JSW i PGG, walka o prawie 2 miliardy, więc to też może być czynnik prowzrostowy, jeżeli taka sytuacja będzie miała miejsce, że JSW wywalczy te pieniądze. I jeszcze tego nie wiemy. Być może w październiku się o tym dowiemy, także kolejna informacja, jeżeli chodzi o JSW, raczej może być prowzrostowa, mimo już tych dużych wzrostów. I to jest taka właśnie spółka, która rzeczywiście na przestrzeni kilku lat straciła, która może nie jest tak mocno przyszłościowa, jak niektóre polskie spółki. Rzeczywiście jest to wydobycie węgla, więc już to jest w pewnym sensie źle odbierane przez inwestorów, ale pamiętajmy, że JSW też próbuje jakoś być, powiedzmy sobie, ekologiczni, no ze względu na to, że na przykład próbują sprzedawać ten wodór, który jest skutkiem ubocznym tak naprawdę kopalni, próbują coraz mocniej zmniejszać tą skazę ekologiczną.
Ciężko tutaj jednoznacznie powiedzieć, w jakim kierunku pójdzie Jastrzębska Spółka Węglowa w najbliższych tygodniach, aczkolwiek nie można zapominać, że to jest wciąż duży gracz na rynku i pomimo tych kłopotów, które ma, jak mówiłem, na przykład ze sprzedażą węgla, tego, że te wyniki finansowe nie są dobre, jeżeli sobie zobaczymy te ostatnie wyniki finansowe, no to COVID bardzo, ale to bardzo mocno namieszał w zyskach tej spółki. Widzimy, że ostatnie lata to są bardzo fajne zyski. 2017, 2018 rok 2,5 miliarda, 1,7 miliarda, to jest było 600 milionów w 2019. No, pierwsze kwartały 2020 roku nie napawają optymizmem, bo to jest zysk netto rzędu minus 200 milionów, czyli 200 milionów straty, 770 milionów straty. Kolejne kwartały wcale nie muszą być jakoś lepsze, więc tutaj fundamentalnie nie można powiedzieć, że jest dobrze. No aczkolwiek to jest spółka, która jeszcze nie raz myślę, że może zaskoczyć, no a najbliższe zaskoczenie możliwe, że już będzie w październiku. Pytanie, czy pozytywne, czy negatywne, no tego nie wiemy i nawet nie mamy jak się tego domyślać. No aczkolwiek rzeczywiście, jeżeli ktoś jest spekulantem, to myślę, że tutaj będzie można jeszcze zarobić, aczkolwiek no ryzyko jest bardzo, bardzo duże. Inną spółką, o której chciałem powiedzieć, jest Photon Energy. Photon Water wprowadza na rynek technologię usuwania PFAS ze środowiska. Photon Energy, spółka głównie zajmująca się fotowoltaiką, aczkolwiek ma też inne działalności i właśnie spółka, grupa Photon Water wprowadza nową technologię usuwania PFAS. Jeśli chodzi o te związki PFAS, spokojnie, też do wczoraj nie wiedziałem, że w ogóle takie istnieją. No i to jest też troszeczkę problem, że nie do końca jesteśmy w stanie określić, jeżeli chodzi o takie spółki, w jakim stopniu będzie to pomocne. Dlatego, że właśnie sytuacja na przykład tutaj w Photon Energy. Podejrzewam, że wielu z nas, ja na przykład nie wiedziałem, że to są takie związki jak PFAS, nawet ciężko by mi było przeczytać ten skrót. I nie do końca jesteśmy w stanie określić, jak mocno wpłynie to na zyski czy na przychody tej grupy. No aczkolwiek można pomyśleć, popatrzeć, jakie są informacje odnośnie tego i pomyśleć, w jaki sposób rzeczywiście to może wpłynąć. No, z tego artykułu tutaj dowiemy się, jak właśnie to może wpłynąć na przyszłe przychody, jeżeli chodzi o Photon Energy. PFAS to zanieczyszczenia pojawiające się na całym świecie, mające wpływ na zdrowie ludzi i środowisko, choć jego zakres i skutki wciąż są badane. Jeżeli poczytamy sobie dalej, substancje PFAS długo utrzymają się w środowisku, przenikając do wód gruntowych, gleby, powodując zanieczyszczenia rzek i jezior oraz źródeł wody pitnej. No to już jest dla nas pierwszy taki, pierwsza wskazówka, że może być to zyskowne, to co robi Photon Water, no z uwagi na to, że no wiemy wszyscy, jaka jest sytuacja na świecie, tej wody jest coraz mniej, więc tak naprawdę wszystkie spółki, które będą oferowały jakieś podniesienie jakości wody, tej, która nie jest zdatna do picia, do takiej, która będzie chociaż zdatna do picia, chociaż częściowo, no to na pewno będą te systemy zyskiwać na wartości, będą coraz bardziej w cenie. Zanieczyszczenia PFAS można znaleźć w wodach powierzchniowych, gruntowych, sąsiadujących z przedsiębiorcami zajmującymi się przemysłem chemicznym, produkcją tekstylną, rafinerią ropy naftowej, także obiektami cywilnymi, wojskowymi, lotniskami, wysypiskami śmieci oraz innymi lokalizacjami przemysłowymi, więc znaczy, że tych zanieczyszczeń może być rzeczywiście dużo i to też kolejny plus, jakby nie patrzeć, dla Photon Energy ze względu na to, że no, będzie duży rynek zbytu. Zanieczyszczenia PFAS stało się przedmiotem poważnego zainteresowania opinii publicznej w Ameryce Północnej, Australii, gdzie organy regulujące kontrolują związek między obecnością tych związków a poziomem zanieczyszczenia wody pitnej i żywności. I tu jest też kolejna właśnie wskazówka, że możliwe, że usunięcie tych związków będzie powodowało, że woda będzie zdatna do picia, do żywności i to jest znowu powiedzenie, że Photon Energy może znaleźć lukę w bardzo poważnym rynku. Unia dostrzegła ten problem 1 lipca 2020 roku, czyli całkiem niedawno. Dania została pierwszym krajem członkowskim, który zakazał stosowania PFAS w papierowych i tekturowych opakowaniach do żywności. No to oznacza, że jest już jakaś mała rewolucja, zaczyna się tutaj, jeżeli chodzi o ten rynek. I możliwe, że skoro jakby Dania powiedziała A,
to inne kraje też zaczną to stosować, no i w końcu któryś kraj powie B, czyli że trzeba będzie usuwać te zanieczyszczenia. Więc możliwe, że Photon Energy wchodzi na bardzo interesujący i bardzo przyszłościowy rynek. Niestety, ciężko nam to jednoznacznie dokładnie określić, więc jakby kupując spółkę właśnie pod tą informację, bardzo mocno spekulujemy, tak mi się wydaje, aczkolwiek rynek może być przyszłościowy, rynek może być bardzo zyskowny. Jeżeli chodzi o Photon Energy, spółka, która no, działa, jak mówiłem, głównie na rynku fotowoltaiki, aczkolwiek też ma właśnie inne działalności. Usuwanie PFAS z miejsc zanieczyszczonych jest jednym z najpilniejszych tematów z zakresu ochrony środowiska. Jesteśmy przekonani, że nasza technologia po udanym pilotażu może zostać szybko wdrożona na globalnym rynku. Ten strategiczny dla nas obszar może w niedługim czasie stać się jednym z głównych filarów naszej działalności, jednocześnie adresując problem zagrożenia środowiska dotyczącego społeczności w skali globalnej, podsumowuje George Hotal, CEO Photon Energy. No to oznacza, że oni mają naprawdę potężne plany związane z tym projektem. Ten strategiczny dla nas obszar może w niedługim czasie stać się jednym z głównych filarów naszej działalności, czyli coś, na czym jeszcze nie zarabiałem, czego jeszcze nie ma tak naprawdę. Mówią, że w krótkim czasie stanie się filarem działalności, czyli no, oczekiwania są ogromne. Jeżeli taka jest prawda, czyli rzeczywiście to jest tak dobry rynek i te badania są tak zaawansowane, no to rzeczywiście Photon Energy może zyskać i to bardzo, bardzo dużo. Już zyskało około 15% na dzisiejszej sesji. No, aczkolwiek jeżeli ten problem wypali, no to te zyski mogą być bardzo duże. Jeżeli jednak nie, no ruch w drugą stronę, jeżeli chodzi o akcje, może być również ogromny. No, ostatnio po bardzo mocnych wybiciach, jeżeli chodzi o całą branżę OZE, to też cała branża OZE można powiedzieć, że sukcesywnie spadała. I to jest tak naprawdę pierwsze od jakiegoś miesiąca takie poważniejsze wybicie Photon Energy. Jedno już było, teraz jest drugie. Zobaczymy, jak ta technologia będzie się dalej rozwijała i jakie będą kolejne komunikaty z tej, jeżeli chodzi o ten projekt, kiedy będzie start, bo tak naprawdę w tej chwili wiemy wszystko ogólnikowo, tak? Z tego materiału wiemy wszystko ogólnikowo. Nie wiemy, kiedy dokładnie będzie start, na jakie obszary będzie ten projekt wdrażany, ile to będzie kosztowało i tak dalej, i tak dalej. Konkretów nie mamy, więc tak naprawdę teraz powinniśmy czekać na to, co Photon Energy pokaże, czyli kiedy będą kolejne informacje na ten temat. No, myślę, że niedługo powinny być takie informacje. Zobaczymy, jak to będzie w przyszłości. No, aczkolwiek dzisiaj Photon Energy no, na podstawie właśnie tego bardzo mocno zyskuje, no bo rzeczywiście, jeżeli ten rynek okaże się sukcesem, no to przychody czy zyski Photon Energy mogą naprawdę iść bardzo mocno do góry. Inną spółką, o której chciałem powiedzieć, jest spółka, o której już mówiłem wielokrotnie, spółka ASBIS. ASBIS rozszerza współpracę z Dell w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. ASBIS rozszerza współpracę z Dell w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, rozpoczyna dystrybucję projektu Dell EMC w Serbii. Do tej pory dystrybucja Dell EMC była prowadzona w innych krajach rejonu Adriatyku: Chorwacja, Bośnia, Bułgaria, Rumunia, Słowenia, Ukraina. Portfolio produktów obejmuje serwery Dell EMC. No tutaj różne rzeczy są wymienione. Nie chodzi o to, żeby to wszystko wiedzieć. Widzimy, że ASBIS umacnia się na różnych rynkach. ASBIS cały czas planuje nad wzmocnieniem swojego portfolio produktów na obecnych rynkach. W Serbii jesteśmy już obecni, mamy silną pozycję, jednak widząc sukcesy sprzedaży projektu Dell EMC na rynkach w rejonie Adriatyku, zdecydowaliśmy się zaproponować te rozwiązania naszym klientom w Serbii. Widzimy, że ASBIS, można powiedzieć, nie pozostaje na laurach. Jeżeli jest na jakimś rynku, chce zwiększać w tym rynku udziały, chce coraz więcej sprzedawać na danym rynku. No i to jest oczywiście bardzo dobra droga do tego, żeby jak najmocniej rozbudowywać swoją markę, żeby jak najmocniej zwiększać przychody, zwiększać zyski. O to tak naprawdę chodzi. No i jeżeli chodzi o ASBIS, ostatnio były spadki, bo ASBIS doszedł do około 6 zł i spadł później do około 4,80-4,90. Co ciekawe, bez żadnego ważnego komunikatu, bez żadnych informacji
do momentu, kiedy szedł do góry, tak naprawdę cały czas bombardował nas tymi dobrymi informacjami, czy to, że wchodzi na nowe rynki, czy to, że zwiększa udziały w jakimś rynku, czy to, że te przychody się zwiększają, zyski się zwiększają. Oni też co miesiąc mówili właśnie o przychodach. Ostatnio przychody zwiększyły się o, z tego co pamiętam, 32%, więc bardzo dobrze. I Azbis sukcesywnie cały czas rósł. Rzeczywiście od kilku dni zaczął spadać właśnie do około 4,80, no ale teraz znowu się wybił. Pytanie, czy to jest takie krótkie wybicie, czy jednak to było z tego 6 do 4,80 jakaś mniejsza korekta i dalej będziemy kontynuować ten trend wzrostowy. Na pewno ciężko tutaj coś powiedzieć fundamentalnie złego o Azbisie, dlatego że po prostu Azbis nie wypuścił żadnej złej informacji. Ostatnio były tylko informacje o dobrych przychodach, dobrych zyskach, zwiększonych przychodach w praktycznie każdym miesiącu, teraz o rozbudowie portfolio, o zwiększeniu zaangażowania w Serbii, także tak naprawdę same dobre informacje. Nie ma fundamentalnie powodów do spadków. No pamiętajmy, że giełda to nie jest tak, że na tylko dobre informacje zawsze reaguje dobrze. Pamiętajmy, że giełdę tworzą ludzie, także to jest też tak, że może być niekonsekwentna. Jeżeli spółka pokazuje dobre informacje, może iść w dół. Jeżeli pokazuje złe informacje, może iść w górę. Takie rzeczy się zdarzają. Aczkolwiek patrząc na Azbis fundamentalnie, nie ma tutaj żadnych jakichś złych przesłanek. No i ostatnio był lekki spadek, niczym nie spowodowany fundamentalnie. Zobaczymy, jak to będzie dalej. No aczkolwiek nawet biorąc pod uwagę wskaźnikowo tą spółkę, to wciąż widzimy, jakie są wskaźniki. Wskaźniki są bardzo dobre. CZ na poziomie około 4,5, ROE na poziomie około 16, więc tak naprawdę dobre wskaźniki nie mówią o tym, że spółka jest jakoś mocno przewartościowana. No aczkolwiek też nie możemy tylko na to patrzeć. Trzeba patrzeć na przyszłość, trzeba patrzeć też na wykres, co się tutaj dzieje na spółce. No jeżeli chodzi o przyszłość Azbisu, też nie widzę tu jakichś bardzo poważnych zmartwień. Ciężko mi powiedzieć było, co mogło być takim złym czynnikiem dla Azbisu. No może jakieś załamanie sprzedaży, ale powiedzmy sobie szczerze, bez jakichś gorszych wyników sprzedażowych z miesiąca na miesiąc, ciężko mówić, że nagle w przyszłym miesiącu będzie jakieś załamanie sprzedaży. Dlaczego miałoby być? Więc tutaj też ciężko mi mówić o tym, że jakieś złe informacje mogą nadciągać dla Azbisu, więc myślę, że te spadki nie są jakieś długotrwałe i nie oznaczają jakiegoś mocniejszego, czy to tąpnięcia, czy w ogóle zmiany trendu. Ciężko mi o tym powiedzieć, ale myślę, że tutaj nie ma się czego bać, mimo tego dużego spadku, no bo Azbis spadł tak naprawdę w ciągu kilku dni o łącznie jakieś 70 milionów. Aczkolwiek takie rzeczy pamiętajmy, że na giełdzie się dzieją. Nie zawsze dobre spółki, znaczy spółki, które wypuszczają dobre komunikaty, idą do góry. Tak było w przypadku Azbisu, aczkolwiek widzimy, że jakieś odbicie od tego dna lokalnego jest. Zobaczymy, czy będzie kontynuowany ten trend wzrostowy. Kolejna spółka to spółka Intercars. Intercars miała w sierpniu 747 milionów złotych przychodów, wzrost rok do roku o 5%. Jeżeli chodzi o przychody od początku roku, to narastające od początku roku grupa wywracowała 5,636 miliarda złotych przychodów, o 0,4% mniej niż rok wcześniej. Mimo tego, że była pandemia koronawirusowa, mimo tego, że no w ten miesiąc, kiedy był lockdown, oni oczywiście zarobili dużo mniej, mieli dużo mniej przychodów, to cały czas to nadrabiałem kolejnymi miesiącami. Są wzrosty o 2, o 3, o 5%. No i już od początku roku widzimy, że to jest 0,4% mniej niż rok wcześniej. Z dużym prawdopodobieństwem możemy powiedzieć, że do końca roku wyprzedzą tamten rok, czyli w tym roku będą wyższe te przychody, jeżeli nic strasznego się nie stanie, jeżeli nie będzie na przykład drugiego lockdownu, jeżeli nie będzie drugiej jakiejś fali recesji. Pamiętajmy, że no nie wiemy tego, nie wiemy jak będzie na jesień, nie wiemy jak będzie na początku zimy. No aczkolwiek jeżeli wszystko będzie tak jak teraz, no to możliwe, że Intercars będzie miał wyższe te przychody. Jeżeli chodzi o tą spółkę, ona mocno poszła ostatnio do góry. Jeszcze do niedawna pamiętam, jak robiłem filmy i mówiłem o tym, że oni się bujają w okolicach 200 zł, ale są pod tymi 200 zł, a w tamtym roku też się bujali w tych okolicach, ale byli troszeczkę powyżej 200 zł, bo tak sytuacja się przedstawiała, że w ten 2019 rok to raczej 205-210 zł,
Ten 2020, no to był po oczywiście tym załamaniu koronawirusowym około 180-190, no ze względu właśnie na to, że wielu inwestorów myślało, że tych przychodów oni nie dogonią. Teraz okazało się, że raczej dogonią i raczej przegonią te przychody z 2019 roku i też spółka bardzo mocno ostatnio poszła do góry. Bo jeszcze do niedawno to było 215-220 zł, teraz już jest 270, więc naprawdę jest już wysoko wyceniana, aczkolwiek to nie jest tak, że to jest jakiś balon. Mimo tego, że ten, no choćby wskaźnik cena do zysku, skoro mówiliśmy wcześniej o tym wskaźniku, teraz też powiedzmy, jest na poziomie około 19, no to ten wskaźnik na przykład rozwoju jest na poziomie około 10, czyli spółka cały czas się rozwija. Pytanie też, jakie będą zyski w kolejnym kwartale. 20 września mamy raport półroczny, wtedy się bardzo dużo dowiemy o zyskach, no bo jeżeli chodzi o pierwszy kwartał, no to o ile przychody nie były jakoś złe, no bo przychody na poziomie niecałych 2 miliardów, 1,955 mld, a w 2019 pierwszym kwartale było 1,998 mld, czyli prawie te same przychody. No jednak jeżeli chodzi o zysk, no to pierwszy kwartał 2019 to było 50,5 mld, a pierwszy kwartał 2020 to było 26 mld. Jeżeli znowu będzie taki słaby ten zysk w porównaniu do przychodów, no to bardzo możliwe, że będzie jakieś mniejsze bądź większe walnięcie, jeżeli chodzi o Intercards. No, zobaczymy, jak to będzie 20 września. Może dostaniemy jakieś wcześniejsze takie wstępne dane finansowe. Zobaczymy, jak to będzie. No aczkolwiek, jeżeli chodzi o przychody, prawdopodobnie w tym roku będą wyższe niż w roku 2019. Wszystko na to wskazuje, że no, że te przychody przegonią ten rok 2019. Na początku były oczywiście niższe, ale z miesiąca na miesiąc sukcesywnie one rosną. Zobaczymy, jak to będzie w przyszłości. 20 września na pewno to jest bardzo ważna data dla Intercardsu. Liczę na to, że te przychody już będą dobre, ale te zyski, zwłaszcza na to patrzę, na zysk, czy ten zysk będzie tak słaby jak w pierwszym kwartale, czy jednak ten drugi kwartał pokaże nam, że tak naprawdę pandemia dla Intercarsu, dla wyników sprzedażowych Intercarsu minęła. Oczywiście nie wiemy, jeszcze raz mówię, jak to będzie na jesień, czy ta pandemia nie zatrzyma jakoś wyników sprzedażowych właśnie w przypadku na przykład drugiego lockdownu. No ale jak na razie, jak na ten moment, nic na to nie wskazuje, więc bardzo możliwe, że przychody po prostu z miesiąca na miesiąc dalej będą się zwiększać, dlatego że Intercars jest coraz bardziej rozpoznawalny, zwiększa swoje portfolio. Pytanie, jak za tym podąży zysk, ale tego dowiemy się 20 września. Kolejna spółka, o której chciałem powiedzieć, to jest Salon Pharma. Salon Pharma otrzyma około 40 milionów złotych dofinansowania na rozwój terapii SARS-CoV-2. No i dzisiaj na ten komunikat Salon Pharma wzrosła około 8%. No, warto zauważyć, że to jest wzrost o 3,25 na akcję. Oni mają 45 milionów akcji, no czyli plus minus te 150 milionów więcej są wyceniani, a dostaną tylko 40 milionów. Oczywiście to nie jest tak, że to był wzrost pod komunikat, że dostaną 40 milionów, tylko też pamiętajmy o tym, że no, skoro spółki, które robią coś wokół koronawirusa, zyskują, no to Salon Pharma też dzisiaj pokazało, że robi coś wokół koronawirusa i jest z tym nadzieja, jest w tym jakaś nadzieja. Terapia rozwijana przez Salon Pharma ma szansę stać się właściwą odpowiedzią na największe wyzwania epidemiologiczne w zakresie infekcji wirusowych, w tym przede wszystkim na koronawirusa. Obecnie wyselekcjonowane przez naukowców Salon Pharma związki posiadają zarówno właściwości hamujące rozwój wirusa, jak i blokują jego wnikanie do komórek gospodarza. Planowana inhalacja droga podania leku będzie możliwa w warunkach domowych i stanie się ważną alternatywą dla obecnie testowanych infuzji, które wymagają poddawania szpitalnego i oznaczają dalsze obciążenie systemów ochrony zdrowia. I to jest też kolejna dobra informacja. Pamiętajmy, że na koronawirusie nie muszą zarobić tylko spółki, które robią szczepionkę na niego. Widzimy, że tu jest ogromne ułatwienie i widzimy, że jeżeli będzie jakakolwiek terapia, która będzie możliwa wykonywana w domu zamiast w szpitalu, to obciąży szpitale i na pewno ten projekt będzie mógł liczyć na dalsze dofinansowanie, jeżeli będzie obiecujący, a no, pokazuje, że jak na razie obiecujący jest.
Eksperci potwierdzili, że podejście terapeutyczne zastosowane przez Celon Pharma będzie doskonałym uzupełnieniem już rozwijanych terapii oraz szczepionek. Skoro jest tak dobra informacja, no to wiadomo, że kurs oczywiście Celon Pharmy mocno poszedł do góry, ale nie wystrzelił jakoś bardzo mocno. Pamiętajmy też o jednym. Zazwyczaj te takie mocne wystrzały są przy spółkach, które były spółkami groszowymi przed koronawirusem, a teraz właśnie zyskały tylko na tej pandemii. Jeżeli sobie zobaczymy na przykład wykres 3-letni Celon Pharmy, to nie jest tak, że to jest spółka, która zyskała na koronawirusie. Oni byli po około 30 zł. W 2019 poszli do góry na 46-47, ale kiedy zaczęła się pandemia, to z 48 oni spadli do 28 około, czyli bardzo mocno spadli. No, to jest to spółka, która zajmuje się właśnie farmakologią, produkty farmaceutyczne robi. No i mimo tego, że tak naprawdę jest związana z branżą medyczną, poszła mocno w dół. No i było takie dla niej normalne odbicie, znaczy nie było jakiegoś efektu koronawirusa takiego pozytywnego jak na spółkach właśnie niektórych medycznych, tylko bardziej takie normalne odbicie tej spółki. Dzisiaj 8% do góry, no pytanie czy to koniec, zależy jakie będą kolejne komunikaty Celon Pharmy. Na pewno komunikat bardzo pozytywny, właśnie, że będą te dodatkowe 40 milionów, to raz, ale dwa, i myślę, że dużo, dużo ważniejsze, że są obiecujące prace odnośnie właśnie terapii związanej z COVID-em. I to jest też spółka, która nie zajmuje się może produkcją jakiejś szczepionki czy czegoś takiego, ale właśnie planowana inhalacyjna droga podania leku będzie możliwa w warunkach domowych. I to oznacza, że oni będą mogli odciążyć szpitale, więc tutaj kolejne dofinansowania też są możliwe, jak mówiłem. To jest bardzo istotne. Kiedy jest jakaś bańka, to znaczy jest coś, co wszyscy ludzie wkładają pieniądze, pamiętajmy, że też można zarobić na rzeczach, które są jakby około tego. Jak była bańka na nieruchomościach w 2007-2008 roku, pamiętajmy, że zarabiali na przykład też ludzie, którzy mieli firmy, które robiły meble do domów, tak? Oprócz tego, że trzeba kupić dom, trzeba go umeblować, więc tak wokół tego biznesu też było pełno biznesów, które zarabiały. I oczywiście najważniejsze dla ludzi, jeżeli chodzi o koronawirusa, jest wynalezienie szczepionki, ale każda rzecz związana wokół z koronawirusem jest też ważna. Czasem warto właśnie poszukać tak wokół i może znajdzie się całkiem dobrą spółkę. Oczywiście to nie jest tak, że Celon Pharma jest świetną spółką i niedługo pójdzie bardzo mocno do góry, wystrzeli o kilkaset procent. Pamiętajmy, że no tutaj ta kapitalizacja już jest wysoka i to była wysoka przed COVID-em, około 2 miliardy złotych. No jakbyśmy zobaczyli na to wskaźnikowo, no to widzimy, że tam CZ na poziomie 120, a ROE na poziomie 3,5, czyli można powiedzieć bańka, ale tak naprawdę spółki z tego segmentu tak mają. To są spółki, w których liczy się przyszłość, w których rzeczywiście jest bardzo duża nadzieja w przyszłości i ta spółka już była bardzo mocno wyceniana, więc to nie jest tak, że ona musi pójść bardzo mocno do góry. Może tak być, jeżeli jej badania będą dalej owocne i rzeczywiście ten projekt wypali, no bo jak mówię, bardzo się cieszę, kiedy jest spółka, która robi coś wokół bańki, czyli wokół na przykład właśnie wynalezienia szczepionki, no a produkt Celon Pharmy, który możliwe, że będzie dostępny, odciąża szpitale, no czyli jest w pewnym sensie kluczowy, czyli to może być bardzo pozytywna sytuacja. No pytanie, jak dalej kurs będzie na to reagował. Dzisiaj wzrost 8%, jak mówię, duży, ale to nie był jakiś skok, nie trzeba było tutaj uruchamiać widłowego, nie było zawieszonego tego kursu, więc można powiedzieć, że bez takiej bardzo mocnej podniety, ale rzeczywiście mocno poszedł kurs do góry pod bardzo dobrą informację około covidową, właśnie około tej bańki. Zobaczymy, jak to będzie w przyszłości i jak to będzie na przyszłych sesjach. Kolejna spółka, o której chciałem powiedzieć, PKN Orlen. PKN Orlen pokazał takie zielone logo. Jestem pewny, że oglądali moje filmy. Ja kiedyś u siebie na filmach miałem loga, miniaturki filmów czerwone, teraz mam zielone. Na pewno pewnie jakiś prezes Obajtek ogląda moje filmy i zobaczył, że
że ja tak zrobiłem, więc postanowił odgapić i zrobił zielone logo. Oczywiście chodzi tutaj o neutralność emisyjną, którą zaproponowali. Orlen zadeklarował cel osiągnięcia neutralności emisyjnej w 2050 roku. Co ciekawe, Orlen jest pierwszym koncernem paliwowym z Europy Środkowej, który właśnie to zadeklarował. W ramach dochodzenia do tego celu do 2030 roku koncern o 20% zredukuje emisję CO2, o 33% CO2 megawattogodzin z produkcji energii elektrycznej. Oparta ta strategia Orlenu jest na czterech filarach: efektywności energetycznej produkcji, zeroemisyjnej energetyce, paliwach przyszłości oraz zielonym finansowaniu. W ostatnim filmie mówiłem o tym, że ta zielona rewolucja wymaga pieniędzy, ogromnych pieniędzy, no dla na przykład spółek takich jak PGE i tak dalej. No i tutaj też będą ogromne pieniądze. PKN Orlen zamierza objąć pozycję lidera transformacji energetycznej w Europie Środkowej. Do 2030 roku koncern zainwestuje 25 miliardów złotych w projekty, które umożliwią redukcję oddziaływań na środowisko, otwarcie na nowe modeli biznesowych. No to oznacza ogromne koszty. 25 miliardów złotych to są ogromne pieniądze. Koniec, kropka. Nie da się powiedzieć niczego innego. Znaczy, mimo że no oczywiście jest to dobry krok, będą rozwijać się w ramach bardziej OZE, to będą to ogromne koszty. W ramach budowy nowych obszarów biznesowych koncern będzie koncentrował się na rozwoju nisko zeroemisyjnych źródeł wytwarzania, w tym przede wszystkim mocy wiatrowych oraz fotowoltaiki. Grupa Orlen będzie rozwijała także technologie wodorowe oraz rozbudowywała sieć dystrybucji paliw alternatywnych. Jeżeli chodzi o PKN Orlen, no będzie to kosztowna transformacja, nawet dla takiej dużej spółki jak Orlen. Przypominam, że Orlen jest obecnie wyceniany na 21 miliardów, czyli ta transformacja wyniesie więcej niż kapitalizacja całego Orlenu. Oczywiście Orlen jest obecnie w no, dość silnym trendzie spadkowym i mimo tak naprawdę żadnych złych informacji, bardzo przynajmniej złych informacji odnośnie Orlenu, widzimy, że tutaj jest ewidentny kurs spadkowy. Dzisiaj lekkie odbicie na poziomie około 3%, no ciężko tu mówić o jakimś poważnym odbiciu. No można powiedzieć, że może troszeczkę Orlen małpuje kurs ropy, bo jeżeli chodzi o te ostatnie miesiące, no po tym porozumieniu cena ropy zaczęła rosnąć. Pamiętamy te porozumienie krajów OPEC+, z 20 około dolarów coraz mocniej rosła do 40 kilku, 47 dolarów, no ale teraz ostatnia informacja o tym, że Arabia Saudyjska zmniejsza tą cenę ropy, czyli można powiedzieć znowu Arabia Saudyjska mąci, bo tak naprawdę wtedy na tym szczycie OPEC kilka miesięcy temu ciężko było właśnie dogadać się z Arabią, teraz znowu tutaj Arabia zaczęła grać swoją grę, cena ropy bardzo mocno spadła, zobaczymy. No jak to przełoży się po pierwsze na marże Orlenu, Lotosu, no po drugie też ceny paliw na naszych polskich stacjach. Każdy, myślę, że kto ma samochód, motor, jest tego ciekawy. Zobaczymy, czy to ten spadek będzie trwał, czy jednak to jest taki krótki, tylko mocny, ale krótki spadek i dalej będzie ten trend wzrostowy, jeżeli chodzi o ropę. No pamiętajmy, że Arabia Saudyjska jest jednym z największych graczy na rynku ropy, więc jeżeli oni coś robią, no to musi się to odbić na cenie ropy. Jeżeli chodzi o Orlen, wracając do samego Orlenu, ta transformacja, jak mówiłem, będzie kosztowna. No i Orlen też wie o tym, że to będzie kosztowne, więc też może rozważyć przesunięcie części inwestycji przy złych warunkach makro. Tak mówi właśnie prezes Obajtek. W tym roku wydajemy około 8 miliardów na inwestycje bez fuzji. Pamiętajmy o tym, że tutaj jest na tapecie również fuzja z Lotosem, tutaj też jakieś połączenie bądź przejęcie PGNiG, więc ogromne, ogromne inwestycje. Jeszcze nie jest określone, jaka będzie wartość inwestycji w przyszłym roku, jeszcze to rozważamy, to jest kwestia strategii. Widzimy, co się dzieje na rynku, jeśli spadek konsumpcji, niskie marże będą się utrzymywały, będziemy rozważać przesunięcie niektórych inwestycji. Jest bardzo ważne, żeby mieć optymalne przepływy operacyjne, chcemy je utrzymać na bezpiecznym, stabilnym poziomie. Trzeba też pamiętać, że w 2020 roku nie poniesiemy jeszcze dużych wydatków związanych z rozbudową petrochemii. To ciągle etapy projektowe, przygotowawcze. Największe wydatki inwestycyjne przypadłyby na 2022 rok. No fajne jest to, że Orlen myśli
długoterminowo i myśli, żeby cały czas zarabiać. Znaczy, to nie jest tak, że mamy dużo pieniędzy, więc wydajemy teraz wszystko na inwestycje. To jest też taki zrównoważony rozwój. To jest pozytywna informacja, jeżeli chodzi o Orlen. No i jeżeli chodzi o tą zieloną transformację, też PKN Orlen myśli o kolejnych projektach offshore na Bałtyku. PKN Orlen rozwija projekt budowy morskiej farmy wiatrowej o mocy 1,2 GW. Myśli o kolejnych inwestycjach na Bałtyku. Oczywiście artykuł ten będziesz miał w opisie filmu. Widzimy, że no mocno spróbuje się zmieniać na coraz bardziej spółkę odpowiedzialną energetycznie, odpowiedzialną klimatycznie. Zobaczymy, jak to będzie w przyszłości, aczkolwiek no, faktem jest, że obecnie Orlen jest w silnym trendzie spadkowym i nawet te ostatnie jakieś tam lekko pozytywne, bo ciężko powiedzieć, że to są mocno pozytywne, ale lekko pozytywne informacje nie zmieniają tego kursu. To oznacza, że no, cały czas ten trend jest silny. No, tu musiała być jakaś może zmiana duża wolumenu. Jeżeli chodzi o wolumen, raczej się nie zmienia, raczej na tym samym poziomie, więc no ciężko powiedzieć, żeby Orlen nagle teraz zaczął rosnąć. Raczej w tym momencie nie ma do tego żadnych bardzo pozytywnych przesłanek. Aczkolwiek zobaczymy, jak będzie w przyszłości. Na pewno wielokrotnie to mówiłem. W przestrzeni kilkunastu lat myślę, że Orlen za te kilkanaście lat może zarabiać naprawdę dużo, dużo więcej po tych wszystkich fuzjach i przejęciach. Jeżeli będzie tym koncernem multienergetycznym, no to te przychody myślę, że w porównaniu do tych będą kosmiczne. Zyski też, ale to w perspektywie kilkunastu lat, naprawdę długim terminie. No, jeżeli chodzi o Orlen do końca roku, czyli w terminie najbliższych miesięcy, no musiałaby być jakaś zmiana trendu. Jak na razie na horyzoncie jej nie widać. Zobaczymy, jak to będzie na najbliższych sesjach. Dzisiaj około 3% do przodu, więc nie możemy mówić o jakiejś zmianie trendu. Zobaczymy, jak to będzie na przyszłych sesjach. Zobaczymy, czy dojdzie do tego poziomu na przykład 50-51 zł, czy jednak będzie dalej kontynuował rajd w dół. Polska energetyka, rząd nie ucieknie przed zielonymi rozwiązaniami. Zielony ład i działania post-covidowe. Rada Ministrów bierze się za wieloletnią politykę energetyczną Polski. Też to jest bardzo istotna wiadomość. Czy za 20 lat wciąż będziemy pozyskiwać energię z węgla? Z rządowej strategii wynika, że nie. Do pracy Rad Ministrów trafiła właśnie plan energetyczny Polski 2040. No oczywiście można powiedzieć, że to dla JSW z kolei jest zła informacja. Jeżeli chodzi o tą transformację, strategia będzie oparta na trzech filarach. Sprawiedliwa transformacja, regiony w Polsce, w których najtrudniej będzie się przetransformować, dostaną na to 60 miliardów złotych z funduszy europejskich. Zbudowana z systemu energetycznego na energetyce morskiej, jądrowe wycofanie węgla z ogrzewania domu do 2030 roku, w miastach, na wsiach do 2040. No, oznacza to transformację na przestrzeni 20 lat, więc można powiedzieć, że ten rok, kolejny rok jeszcze dla na przykład JSW mocno zagrożone w tym temacie nie będą, no ale zobaczymy, jak będą przyszłe lata. Dziękuję Ci bardzo za wysłuchanie tego materiału. Powiedz mi, co Ty sądzisz myślę, że najważniejszym informacji ostatnich dni o JSW. Czy dalej JSW będzie rosła, czy jednak to był taki tylko pojedynczy wystrzał? No i czy w końcu PKN Orlen przełamie ten trend spadkowy, czy będą jakieś wzrosty, czy jednak dalej przewidujesz tu, że będą mocniejsze spadki. Dziękuję Ci bardzo i życzę samych zysków. Cześć, trzymaj się.